Witamy jeszcze raz, jest 11. Witam serdecznie. Tak. Witam. Pan Sławomir. Tak jest. Z Wrocławia. Z Wrocławia. Nie będę mówił dokładnie gdzie. Tak, właśnie pan się dał przekonać, żeby przyjść na sejmik ziemski. Bardzo chętnie, bardzo chętnie. Wspaniale. 28 listopada o 11, to jest sobota, na Krasińskiego 44 pod jedynką na parterze we Wrocławiu. Tak jest. I tam będziemy mogli porozmawiać o konsulacie niemieckim w Warszawie. Tak. Który wygląda na to, że jest to centrala logistyczna. Centrala logistyczna, która po prostu służy, jak będą się to wszystko kręciło na Dolnym Śląsku, nie? W przyszłości. Tak. Tu się ustala już karty, tu się rozkłada karty, które po prostu będą prawdopodobnie w przyszłości Ja uzupełnię wręcz, nie? Ja uzupełnię, że Państwo, jeżeli słuchacie nas z innych województw, czy w ogóle z zagranicy, bo Polacy też oglądają Królewska TV, na przykład w Stanach Zjednoczonych albo w Niemczech, więc w Wielkiej Brytanii, więc Państwo powinniście wiedzieć, co się dzieje na Dolnym Śląsku, co tu się dzieje w konsulacie niemieckim, bo ambasada niemiecka jest w Warszawie, w stolicy, ale tu jest taki konsulat, który zatrudnia 700 osób. Do czego? W jakim celu? No właśnie, dlatego ja uznaję, że jest to, uważam, że jest to centrala logistyczna i gdzie się prowadzi całą logistykę, nawet i przyszłościową. No tu się właśnie podkłada te węgle, kamienie węgielne właśnie pod przyszły, no nie mówię o przyszłych Niemczech, którzy tu wrócą, Amerykanie na to nie pozwolą, nie? Ale coś się tu tworzy. No coś niedobrego takiego się tu tworzy, że my mamy wrażenie, mieszkając na tej ziemi dolnośląskiej czy wrocławskiej, że jest nam ona odbierana, wyrywana dosłownie spod nóg. Oczywiście. Bo czy to jest sprzedaż na masową skalę miliona hektarów podobno na terenie Dolnego Śląska ziemi ornej, to samo dotyczy budynków. Prawie że ulic już, nie? Buduje się jakieś osiedla zamknięte dla nie wiadomo kogo, strzyżone. Zwróćmy uwagę tylko na kolory naszego Dolnego Śląska. Nie? Tak, na tego orła zmieniono. I na tego orła jakiegoś dziwnego. Na czarnego, dziwnego orła. W 90 roku ja taki mały wywiad na ten temat robiłam, bo powiat wrocławski miał orła białego w połowie na czerwonym tle, a w połowie czarnego na żółtym tle. I co się stało w 90 roku? Nagle, z niewiadomych powodów, w cudzysłowie niewiadomych tak naprawdę, bo dzisiaj już wiemy, że to są niemieckie wpływy, antypolskie siły jakieś, które świetnie były przygotowane i zorientowane, że co trzeba robić, czyli ten plan miały ułożony prawdopodobnie przy pomocy również Stasi wcześniej, że tego orła aż od razu wymieniono. Dlaczego go wymieniono na czarnego orła? A orzeł w Ziębicach, który od 66 roku stoi, w ostatnich latach próbowaliśmy mu koronę założyć polską, nie? Współpracuje przy tym znany architekt wrocławski, Teller Tadeusz, który jest projektantem tego orła. Największe kodło w Polsce stoi w Ziębicach, nie? Góruje nad Ziębicami. Tak. Chcemy mu założyć koronę z brązu. Nikt z władz wojewódzkich nie jest tym zainteresowany. Ani marszałek, ani wojewoda. Już nie mówiąc o władzach gminnych czy tam powiatowych. Nie chcą korony dać temu. Nie chcą. Pisaliśmy, chodziliśmy, prosiliśmy. Czyli widzimy, jakie to są władze. No. Co więcej, mamy już materiał, brąz, który zebrał znany architekt Teller. Także materiał już jest gotowy. Brakuje tylko chęci od władz i pozwoleń. Tak. Nawet nie możemy ukoronować naszego godła polskiego. Nie są. Źle to wygląda. Proszę przyjść w sobotę. Przyjdę, bardzo proszę. Może się uda z tą koroną, dlatego że ten staropolski zwyczaj sejmikowania, on doprowadził Polskę do rozkwitu. Polska była najsilniejszym państwem w Europie. Właśnie dzięki temu ustrojowi sejmiku i król, który słuchał tych sejmików. Sejmiki ziemskie, prowincjonalne deputowały posłów, którzy jechali na sejm walny i na tym sejmie walnym, reprezentując ziemię, doradzali królowi, czy obradowali,
jakieś proste uchwały podejmowali. Nie to, co dziś na wiejskiej, że zasypuje się nas setkami jakichś aktów prawnych, no buble prawne są to, których nikt nie rozumie, których nikt nie czyta. I chcemy powrócić do tej bezpartyjnej, bo idea sejmików odrzuca partyjność. Osoby, które uczestniczą w sejmikach, posłowie z powiatu, bo sejmik prowincjonalny, na który jak pan przyjdzie, będzie, ja jestem marszałkiem tego sejmiku, on obejmuje 9 powiatów, tych naokoło Wrocławia i samo miasto Wrocław. I jak ta idea w Polakach znowu odżyje, bo my mamy to w genach, to sejmikowanie i wiecowanie mamy w genach. Nawet słowo powiat pochodzi etymologicznie od powiecu, powiat. A, rozumiem. I to nam zabrali zaborcy. Czyli 230 lat temu zaborcy zakazali sejmikowania. Szczególnie właśnie Prusy. One zaczęły to robić. Bo Rosja jeszcze nie zwracała na to aż takiej uwagi, ale Prusom to bardzo przeszkadzało. I teraz też a Wrocław mamy... jest właśnie spuścizną. No właśnie. I teraz mamy we Wrocławiu taką sytuację, że tydzień temu został aresztowany na 48 godzin poseł ziemski, który na sejmik przychodzi. Z niewiadomych w ogóle przyczyn został aresztowany, przetrzymywany prawie 48 godzin, a z tego aresztu doprowadzony na przesłuchanie w charakterze świadka. Czyli zmieniono kwalifikację prawną w ogóle w czasie tego jego odsiadki w tym areszcie. I on usłyszał tylko, że każdego można zatrzymać na 48 godzin. Ale czy to nie jest represja polityczna? Właśnie pruska, której celem jest tą ideę sejmikowania, bo my sejmikujemy, ta sesja 28 będzie dopiero trzecią sesją. Od sierpnia we Wrocławiu sejmikujemy. I już to zostało zauważone, mimo że tylko właściwie Królewska TV o tym mówi, ani NTV o tym nie mówi, ani u tego Max Kolonko nie usłyszycie państwo, bo to są kontrolowane. To jest tak trochę jak z kontrolowaną opozycją, że pewnych rzeczy... Tak jest. Także ktoś nad nami tutaj po prostu czuwa i ktoś po prostu rozgrywa tutaj pruską grę na terenie Wrocławia. Polskich sejmików boją się Prusacy najbardziej, bo to jest system idealny, naturalny system, gdzie nie ma partii i nie ma partyjniactwa, czyli poseł reprezentuje powiat, czyli gminę, ziemię, a nie partię. I w samej nazwie partia jest część zawarta, część, to jest tylko część. Czyli jak mamy teraz na wiejskiej sejm i senat składający się tam w części takiej z PiS, a w części takiej z Platformy, to mamy dalej tylko części. I przy urnie to samo. Polacy nie chodzą do wyborów. Dlaczego? No dlatego, że nie ma na kogo głosować między innymi. Ale też dlatego, że widzą, że te zmiany, co z tego, że wymiany są, jak one nic nie zmieniają. Bo ile już przeżyliśmy od 89 wyborów? I co to? Czy to coś zmieniło? No ale te ostatnie były właśnie takie wyjątkowo, no, które nas jeszcze raz, nie, zmusiły do aktywności wyborczej i żeśmy się wykazali naprawdę dobrą wolą. No, we Wrocławiu, patriotyzmem niesamowitym. Jeśli chodzi o Senat, to oboje senatorowie, Wrocław jest do Senatu podzielony na dwie części. Południowy Wrocław to jest 7, z którego ja chciałam kandydować. Gdzie wygrała Zdrojewska, Barbara Zdrojewska, czy to jest żona, czy to jest córka, nie wiadomo, Bogdana Zdrojewskiego, w pewnym razie to samo. Wszyscy się zastanawiamy. To samo nazwisko i to jest, wygrała ponad 60% uzyskała przyłożenia. Także no, za to, że zadłużyła jako marszałek sejmiku dolnośląskiego Barbara Zdrojewska, zadłużyła Wrocław. Województwo dolnośląskie najbardziej w Polsce. Ludzie we Wrocławiu tego nie wiedzą nawet na Dolnym Śląsku, że ona właśnie, ta Barbara Zdrojewska, tak zadłużyła województwo. Maksymalnie. No ale to jest właśnie dowód na ten... Wykonała plan. Tak jest. Wykonała plan. Czyjś plan, nie? I należy do Układu Wrocławskiego, na pewno. Na pewno. I ona dostała ten fotel z JOW-7, a północny Wrocław to jest JOW-8. I wie pan, kto wygrał? Nie wiem. Człowiek Dudkiewicza, senator Obremski, który jest senatorem z zawodu. Zawód senator.
On już był senatorem poprzednim i on teraz też jest senatorem. Czyli Wrocław, proszę się nie łudzić, że to Wrocław tak głosował, jak głosował Wrocław. No znowu, jeśli chodzi o fotele senackie, Wrocław wybrał Platformę. No zgadza się. To znaczy, że układ wrocławski ma się dobrze. Tak. I ludzie, którzy wokół ratusza krążą, mają się też bardzo dobrze. Tak, bo oni te fotele dostają w nagrodę za niszczenie Polski. Bo to jest niestety w trzeciej RP tak, że za niszczenie Polski oni dostają nagrodę w życiu. Pochodzenie tej pani Barbary Zdrojewskiej, no, czy tego... Bogdan Zdrojewski jest pochodzenia żydowskiego, bo widać to było... Opowiadała mi osoba, która poszła aż na cmentarz zobaczyć, jak położony został ojciec Bogdana Zdrojewskiego, który teraz w Europarlamencie siedzi. Też nagrodę za to, co wyprawiał i tu we Wrocławiu 3 kadencje jako prezydent i potem jako minister Ministerstwa Kultury i Ozgrozy Dziedzictwa Narodowego. I nagrobek ojca jego, Bogdana Zdrojewskiego, już nie ma nazwiska Zdrojewski. W ogóle. Nawet na tym nagrobku nie jest napisane, że nazywał się Zdrojewski, a przecież to nazwisko Bogdan Zdrojewski ma po ojcu. To jest ciekawe. Tak. I podejrzana historia. No, takich historii jest tutaj na pęczki. Także bohaterowie, trzeba było w ogóle prześwietlić wszystkich bohaterów układu wrocławskiego. Tak. Potrzebny do tego byłby na pewno pan Braun, nie? Grzegorz? No wczoraj miał wykład, nie wiedział pan? Nie wiedziałem. No, ja dostałam nawet za wycieraczkę, czyli wiedzą gdzie mieszkam. Dostałam do samochodu, znalazłam pod wycieraczką, ale dzień wcześniej dopiero ulotkę, gdzie to spotkanie i o której Grzegorz brał wczoraj. Czyli ci ludzie wiedzą, gdzie mieszkam, bo sąsiedzi nie dostali. Nie było w ich samochodach takiej ulotki. Wiedzą, to gdzie znaczy, mieszkam. Że... Czyli widzi pan, że Braun tak do końca jest chyba też człowiekiem układu, skoro dla niego pracują tacy ludzie, którzy na przykład z tym komitetem wyborczym Brauna. On, jak pan troszkę na YouTubie prześledzi, jest kanał Sejm Walny na YouTubie. W ogóle polecam go, żeby się dowiedzieć, tak, tak, zebrać informacje na temat sejmowania, sejmików i Sejmu Walnego. I tam najczęściej występuje marszałek Leszczyński Sejmu Walnego. I są relacje filmowe z sesji Sejmu Walnego. Grzegorz Braun był promowany przez jakiś czas przez marszałka Leszczyńskiego i Sejm Walny i to KWW Szczęść Boże było promowane. Ale dlaczego ono było promowane, skoro ludzie Grzegorza Brauna i sam Grzegorz Braun nie pojawił się na Sejmie Walnym ani razu, a tutaj sejmik, a lista była, kandydaci byli z Wrocławia w okręgu wyborczym. Bo się komitet zarejestrował i listę kandydatów zarejestrował. Do wyborów 25 października. Ale żaden z tych osób na razie nie przyszło na sejmik. Zobaczymy, może zapraszamy samego Grzegorza Brauna i osoby z... KWW, sam Grzegorz Braun, Szczęść Boże, zapraszamy na tę sesję sejmiku 28 listopada, w sobotę o godzinie 11 Krasińskiego 44. Proszę państwa przyjść. To samo Kornel Morawiecki, który jest teraz posłem, prawda? No tak, seniorem, który Kukiza. Będzie otwierał. Bardzo byłoby dobrze, gdyby pofatygował się na nasz sejmik ziemski prowincji wrocławskiej, bo to nie są żarty. Taki poseł, jakim na przykład teraz jest Kornel Morawiecki, on powinien reprezentować ziemię, a nie partię. Kogo on teraz reprezentuje? Bo ten komitet wyborczy Kukiza, no to jest pustka. Ona nie ma to jest programu, to, wiemy o tym. To się rozpuści dosłownie w wodzie i nawet... A więc apelujemy do pana Kornela Morawieckiego, żeby przyszedł na sejmik ziemski naszej prowincji wrocławskiej i w ogóle zaczął propagować tą
idę, zdał tą legitymację partyjną, kukizową, jeśli ją dostał, i reprezentował ziemię, i posłuchał, co ziemia. Ale on jest wyjątkowym patriotą. Ja przypuszczam, że on zrozumie nasze intencje i się przyłączy. Są też osoby, na przykład Jan Skowera. Była taka osoba w tym komitecie wyborczym Kukiza. Nie dostał się, bo dostał się tylko Kornel, pierwsza osoba z listy. Więc pan Jan Skowera też mógłby się pofatygować na ten sejmik, szczególnie, że założył we Wrocławiu Królewską Akademię. Zawiązała się Konfederacja Spiska, Konfederacja Pracodawców, i ona założyła we Wrocławiu właśnie Królewską Akademię, bo trzeba połączyć te rzeczy, te różnych tych patriotów w różnych organizacjach, trzeba połączyć właśnie w sejmiki, bo one są bezpartyjne i one gwarantują, że nie będą realizować jakichś partykularnych interesów, tylko Musimy to robić, bo stracimy bo, Dolny Śląsk. Bo te partyjne rozgrywki nas po prostu wykończą. Oczywiście. Wykończą nas organizacyjnie, potem odbiorą nam Dolny Śląsk, a przyczółek na Opolszczyźnie już mają. Polaryzują te partie między sobą, usadzają na przykład jedną osobę w studio telewizyjnym, jedną osobę z tego komitetu, z tej partii, drugą z tamtej, i oni cały czas się kłócą w tym studio. Tak naprawdę nic konstruktywnego z tego nie wynika. To jest ten sam system, co za naszych dawnych piastów, praojców naszych piastów. Skłócono ich, pożeniono ich z niemieckimi kobietami, córkami niemieckich hrabiów, a potem doszło do wielkiego skłócenia i się skończyły. Rodziny piastowskie zostały wyrzucone z tych ziemi, wymarły niektóre rody. No właśnie, mówią niektórzy monarchiści, że to, że po Jagiellonach, jak wymarła linia Jagiellonów, to, że był Piast wtedy, który mógł objąć tron, że nie poproszono jego na tron Piasta i wznowiono linii Piastów na tronie polskim, że to doprowadziło do upadku Polski, bo ci królowie elekcyjni, to nie było dobre. Dlatego my jesteśmy ostatnią generacją, albo pierwszą, która jeszcze może uratować. Bo po prostu, jeżeli my nie wychowamy następnej generacji tak jak powinno, nie? To te nasze dzieci czy wnuki, nie? Już nie będą stare. No, nie będą mieli tej odpowiedzialności za Dolny Śląsk i świadomości, kim są. Odpowiedzialność leży na nas bardzo dużo. Tak jak zresztą na każdym pokoleniu Polaków. Oczywiście. Ale my jesteśmy, nasze pokolenie 50+, jesteśmy bardzo... Jestem zrozpaczona. Do czego ale to jest 50+, to jest ostatni. Ostatni, który jeszcze pamięta te czasy. No, i ma tą świadomość jeszcze, tą świadomość patriotyczną, taką naprawdę wrodzoną. Bo następne pokolenia już może być trudne. Bardzo zmienione są nasze dzieci. Nie wiem, czy pan ma dzieci, ale... No dzieci. Akurat nie mam, ale je obserwuję po prostu. Tak, jest przerażające to jest, co się z dziećmi... zadziało z dziećmi w tych szkołach przez te ostatnie 20 lat. I obawiam się, że ich świadomość jest tak płytka, że nie będzie w stanie ratować Dolnego Śląska w przyszłości. Nie będą rozumieli, czym to jest oderwanie Śląska od Polski. Co to dla Polski znaczy. Bo już się tworzy bardzo silny przyczółek na Opolszczyźnie. Tak. I to taki, o którym my nawet sobie nie zdajemy sprawy. Nawet nam się nie śni. Co się dzieje na Opolszczyźnie? No, podobno tylko jeden poseł w tym roku będzie siedział z mniejszości niemieckiej. Bo w tamtej kadencji było ich aż dwóch. Nie wiem, jakim sposobem. Bo nie potrafiłam znaleźć... podstawy prawnej do tego, że było ich aż dwóch, a zasiadało dwóch. Między innymi ten Gala. Zawodowy poseł. Tak, ale dla nich to nie jest problem. Nie? Problem jest po prostu skłócenie nas, Polaków, Dolnoślązaków, skłócenie nas, pozyskiwanie nas na ich stronę. To są ich priorytety. Tak, i słyszy się takie głosy, a co za różnica, w którym państwie. To jest przerażające. To jest przerażające, jak urobieni ludzie są. Jeżeli ktoś tak mówi, to już jest niedopuszczalne. To jest karygodne. Że ten luksus, ten taki dobrobyt widoczny, który za Odrą jest,
jak się pojedzie, czy da rodzaj autostrad, czy... No ja dość często jeżdżę, to prawda, akurat czy znam język niemiecki poza poziom tym. Poziom życia tych Niemców, nawet w NRD, im się powodzi znakomicie. No i powoli słyszymy naszych patriotów. Oj tak, cieszymy się z ich przybycia. Za chwilę będziemy ich gościć tu na tym placu. Także... A już powoli montują nawet i scenę. 20 minut, panie Sławomirze, przegadaliśmy do końca. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Miło mi było i cieszę się, tak, cieszę się, że się zobaczymy.